Wszystkim można powiedzieć, że jest pani bardzo szczęśliwa. Mieszka pani w przepięknym miejscu. No i to robi tak. To, co pan. No tak, tak. Znaczy, no tak, wydaje mi się, że zobaczcie, nie mamy telewizora, ale tylko dlatego, że powiem wam taką historię. Opowiadał to też klient, który chyba kupił dom nad Bieprzą w końcu. I on opowiadał taką historię, dlaczego chce kupić dom nad Bieprzą. I on opowiadał taką historię, że to jest kapitan, który uciekł z Polski w czasie stanu wojennego i trafił do Kanady. I w tej Kanadzie nie miał doświadczenia. On pewnie, jakbyście go spotkali, to pewnie opowie to lepiej, ale pewnie to jego historia. On mówi, że nie miał doświadczenia, gdzieś tam wjechał w śnieg, zabłądził, pomógł mu człowiek. I on mówi, że ten człowiek prostował mu herbatę. I on zauważył, że ten człowiek siedzi przy oknie, ma postawioną lornetkę. Nie było żadnego radia, telewizora. I on siedzi i obserwuje ptaki. Ten kapitan powiedział, że to było fantastyczne. On powiedział, że przez wiele lat, jak pracował gdzieś za granicą, to marzył o takim właśnie miejscu, o takim spokoju, żeby trafić na takie miejsce, żeby usiąść sobie przy biurku czy na kanapie i obserwować ptaki. Ja tutaj u miejscowych często słyszałam takie określenie, no bo ktoś jest ptasznik, czy to te ptasz, że jakby głupi, tak? Czy to jest nienormalne, czy to jest coś takiego. Czy co może być? Co ciekawego? No nie wiem, fantastyczna, słuchajcie, całą zimę przy karniku mieliśmy fantastyczne historie. Żadna telewizja nic takiego nie pokazała. Mamy tu parę domków, niestety jeszcze dom jest zbyt nowy i mamy tu za mało, żeby jeszcze, ale już jeden domek jest zajęty. I obserwowanie ptaków, obserwowanie. Tak, myślę, że nawet warto jest nie fotografować, nie tego, tylko po prostu obserwować, jak się zachowują, jakie są mądre i jakie są fantastyczne.